Wielki Kanion to wspaniałe i zapierające dech w piersiach miejsce. Jak się jednak okazuje, poza oszałamiającymi widokami, lokacja ta skrywa wiele sekretów i tajemnic. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka szokujących odkryć, jakich dokonano właśnie w Wielkim Kanionie. Zapraszam do oglądania. Tajemne wierzenia. Wielki Kanion ma głębokie znaczenie duchowe dla plemion rdzennych Amerykanów, które czczą go od niezliczonych pokoleń. 11 różnych rdzennych ludów, w tym Havasupai, Hopi, Paiute, Navajo i Zuni, od wieków zamieszkiwały obszar Wielkiego Kanionu. Dla tych plemion Wielki Kanion to nie tylko malowniczy park narodowy. Miejsce to jest misternie wplecione w ich historię o stworzeniu i wierzenia religijne. Dla Havasupai, którzy mieszkali w kanionie i wokół niego od wieków, jest on postrzegany jako brama zarówno do nieba, jak i do piekła. Ich koncepcja nieba różni się od tradycyjnej koncepcji judeo-chrześcijańskiej, obejmując wieczne szczęście, harmonię z naturą i radosne współistnienie jednostek. W przeciwieństwie do tego ich idea piekła pociąga za sobą ogromne cierpienie i karę, w której źli ludzie odpokutują za swoje grzechy. Zgodnie z wierzeniami Havasupai, dusze zmarłych muszą przejść przez kanion, aby dotrzeć do ostatecznego celu. Wielki Kanion ma głębokie duchowe znaczenie dla plemienia, służąc nie tylko jako fizyczne miejsce, ale też jako duchowa ścieżka. To święte miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością. Formacje geologiczne kanionu i zapierające dech w piersiach widoki odkrywają kluczową rolę w ich tożsamości kulturowej i przeplatają się z ich wierzeniami i tradycjami. Pierwsi ludzie. Nasze rozumienie historii ludzkości od lat przechodzi niemałą rewolucję. Nowe odkrycia w różnych częściach świata zdają się poddawać w wątpliwość to, co myśleliśmy, że wiemy o naszym pochodzeniu. Niedawne odkrycia w Parku Narodowym White Sands podważają nasze długo utrzymywane przekonania na temat przybycia ludzi do Ameryki. Odkryte tam odciski stóp sugerują, że ludzie mogli zamieszkiwać ten region już 23 tysiące lat temu, czyli o 10 tysięcy lat wcześniej niż sądzono. To odkrycie może zmienić historię taką, jaką znamy. Niektórzy eksperci spekulują, że te ślady stóp mogą dostarczać dowodów na to, że ludzie, którzy pojawili się w tym rejonie, osiedlili się i żyli o wiele wcześniej niż sądzono. Jeśli okazałoby się to prawdą, oznaczałoby to, że nasza obecność na tym kontynencie sięga dalej niż ktokolwiek mógł to sobie wyobrażać. Odkrycie to nie tylko zaszokowało lokalną społeczność i wielu Amerykanów, ale przede wszystkim oburzyło środowisko archeologiczne. Wielu badaczy, słysząc o tych rewelacjach, które podważają ich wieloletnią pracę, nie chce w nie wierzyć i żąda dowodów. Prawdopodobnie prace badawcze nad tymi odkryciami dopiero się rozpoczną, a ostateczne wnioski pojawią się za parę lat. Chociaż obecnie znalezisko jest dość wymowne, tak nie stanowi ono ostatecznego dowodu na obecność wczesnych ludzi w obu Amerykach. Cyprian Ardelin, znany badacz, sugeruje nawet, że ludzie mogli być obecni w Ameryce Północnej już 30 tysięcy lat temu. Mężczyzna odniósł się do tego odkrycia jako świętego grala antropologii i archeologii, podkreślając, że jeżeli znalezisko to okaże się być prawdziwe, będzie to jeden z największych przełomów w historii świata. Ślady stóp znalezione w Parku Narodowym White Sands stanowią pierwszy namacalny dowód wcześniejszej obecności człowieka w obu Amerykach, co jest sprzeczne z tym, czego uczymy się z podręczników historii od lat. Być może dalsze prace archeologiczne w tym miejscu ujawnią nowe fakty na temat pierwszych ludzi zamieszkujących te tereny. Kto wie, może to właśnie to miejsce jest kolebką światowej cywilizacji. Podziemne starożytne miasto. Odkrywca i badacz G.E. Kincaid od lat swoją uwagę i pracę skupia na obszarze Wielkiego Kanionu. Mężczyzna ten poświęcił wiele lat na badanie tego obszaru.
Ostatnie jego ekspedycje skłoniły go do wyruszenia w podróż w dół rzeki Colorado. Mężczyzna chciał zrobić to po raz ostatni z uwagi na fakt, że obszar ten zostanie niedługo zamknięty. Jego początkowym zamiarem było odnalezienie cennych minerałów, takich jak złoto, srebro i miedź. Jednak jego wyprawa potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Po przepłynięciu około 64 km, Kincaid natknął się na dość intrygujący widok. Odnalazł on osobliwe plamy w wysokich formacjach osadowych, wcześniej niewidziane w tym obszarze. Jego ciekawość popchnęła go do pochylenia się nad tematem i zmusiła go do dalszych badań. Zatrzymując swoją łódź, Kincaid wyruszył dalej pieszo, aby dokładnie zbadać obszar. Ku swemu zdumieniu odkrył coś naprawdę wyjątkowego. Był to szereg stopni wykutych w piaskowcu, prowadzących na wysoką półkę po stronie kanionu. Jeszcze bardziej zdumiewające było uświadomienie sobie, że schody te prowadziły do wejścia stworzonego niegdyś przez człowieka. Ale to nie wszystko. Okazało się, że wejście to ujawniło ukryte przejście ozdobione starożytnymi egipskimi hieroglifami. Kincaid był absolutnie zdumiony. Nie miał pojęcia, skąd w takim miejscu miałyby znaleźć się egipskie hieroglify. Obecność hieroglifów w części kanionu, gdzie wcześniej nie istniały nawet żadne dowody na zamieszkanie przez ludzi, wzbudziła u badacza wiele pytań. Jaki był cel wybudowania tego ukrytego przejścia? Kincaid chciał poznać prawdę, więc wszedł głębiej do tunelu. W miarę jak zagłębiał się w korytarz, napotykał kolejne wspaniałości. Były to skomplikowane rzeźby, bardzo stare artefakty i inne cenne skarby. Kincaid czuł się tak, jakby właśnie wszedł do jakiejś krypty rodem ze starożytnej epoki. Zdając sobie sprawę z ogromnego znaczenia swojego znaleziska, Kincaid szedł dalej. Po czasie udało mu się odkryć całe podziemne miasto, które przez cały ten czas było ukryte pod wielkim kanionem. Główny korytarz miał szerokość około 3,5 metra, a niektóre pomieszczenia osiągały wymiary od 9 do 12 metrów kwadratowych. Ściany, mierzące około metra grubości, prezentowały niezrównaną sprawność inżynierską budowniczych tego miejsca. Kincaid szedł dalej, odkrywając kolejne elementy miasta, takie jak spichlerze, kuchnie czy kolosalną jadalnię. Skala odkrycia skłoniła Kincaida do nazwania podziemnego miasta mianem Cytadela. Mężczyzna wysłał niektóre odnalezione artefakty wraz z ich opisem do Smithsonian Institute, licząc na wsparcie. Wiedział, że sam nie da rady przebadać tego regionu. Smithsonian Institute wysłał profesora S.A. Jordana i zespół 40 naukowców, badaczy i robotników do pomocy w wykopaliskach i eksploracji. W wyniku badań okazało się, że cały system jaskiń ma numeryczny układ i został skrupulatnie zaprojektowany. Nie był to przypadkowy zbiór komór i tuneli. Cytadela była zamieszkana przez tysiące ludzi przez setki, jeśli nie tysiące lat. Nie wiadomo jednak, kim byli ci ludzie i jaki spotkał ich koniec. Mówi się, że cywilizacja ta wywodziła się z Egiptu lub Azji. Artefakty odnalezione na miejscu sugerowały cel wojskowy, potencjalnie służąc jako koszary dla wojowników. Kincaid i profesor Jordan wysłali wiele paczek z artefaktami i notatkami badawczymi do Smithsonian Institute, mając nadzieję na potwierdzenie ich hipotez. Niestety, prośba o dalsze wsparcie i zasoby została nieoczekiwanie odrzucona. Po czasie ta dwójka badaczy w tajemniczy sposób zniknęła bez śladu wraz ze swoimi pracownikami. Rząd szybko interweniował, zabraniając wstępu na ten teren. Dziwne okoliczności i działania rządu są powodem wielu spekulacji na temat tego miejsca. Co tak naprawdę się tam wydarzyło i dlaczego rząd USA chce to zataić? Być może nigdy nie dowiemy się prawdy o tym podziemnym, starożytnym mieście. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!